Jeżeli w OBS Studio pojawił Ci się problem z czarnym ekranem w czasie przechwytywania ekranu swojego komputera, to teraz pokażę Ci, jak to szybko naprawić. W niektórych przypadkach, jeżeli będziecie chcieli udostępnić ekran Waszego komputera, uzyskacie jedynie czarny ekran. I rozwiązaniem tego problemu są odpowiednie ustawienia karty graficznej dla programu OBS. Żeby rozwiązać ten problem, musicie wejść w Windowsie w ustawienia grafiki, a następnie wybierz aplikację, aby ustawić preferencje. Wybieramy aplikacja klasyczna, dajemy przeglądaj i tutaj musimy znaleźć tą ścieżkę programu i kliknąć na OBS 64. Następnie klikamy na opcje i wybieramy oszczędzanie energii i dajemy zapisz. W tym momencie w większości przypadków to już działa, ale jeżeli nie, to przechodzicie do następnej zakładki, klikamy sobie prawym i wchodzimy w panel sterowania NVIDIA. Następnie wybieramy zarządzanie ustawieniami 3D, ustawienia programu i tutaj również musicie z tego menu wybrać OBS Studio i tutaj wybieramy zintegrowaną kartę graficzną, klikamy zastosuj. Jeżeli udało mi się rozwiązać problem z czarnym ekranem u Ciebie, zostaw komentarz pod spodem, daj lajka i oglądnij kompletny poradnik dotyczący OBS-a.